Cześć, witajcie w materiale z Cyberpunka 2077. Materiał publikujemy dziś własny, bo dopiero dziś można publikować własne materiały, zgrane przez siebie własnoręcznie gameplay, dlatego też nie robiliśmy od razu wideo w poniedziałek. No chodźżeż tu, typie. Nie będę się za bardzo powtarzał, w sensie zapraszam na naszą stronę. Możecie przeczytać naszą recenzję, właśnie moją recenzję. No ta gra mi się bardzo podoba, jest fantastyczna pod wieloma względami. Pod względem gameplayu jest lepsza niż Wiedźmin 3 jak dla mnie. Zresztą to chyba nie jest kontrowersyjne, nie wiem czy gameplayem, w sensie walką i tak dalej, aż tak byli zachwyceni ludzie, bardziej chodziło o wybory, dialogi i tak dalej. Ale tak, no pod względem tego, jak ten świat wygląda i właśnie jak się gra przede wszystkim, bo teraz jedziemy sobie wykonać jakąś misję poboczną. Widzicie znak zapytania, a pod znakiem zapytania mogą się czuć różne rzeczy. O, a tu możemy w sumie pomóc policji, ale co tam, zignorujmy i sobie jeszcze pojedźmy. Porszakiem w ogóle, zauważcie, że to mnie zdziwiło. W sensie były te zapowiedzi przed premierą, że Porsche faktycznie ma się znaleźć w grze. Myślałem, że to będzie w jakiejś jednej misji, czy coś takiego, natomiast tutaj potem otrzymujemy ten pojazd faktycznie do wykorzystania, kiedy chcemy. I to jest dosyć nietypowe, bo jednak mamy grę, w której możemy rozjeżdżać przechodniów i się dziwię, że Porsche się zgodziło na to, ale hej, fajnie. Bo i reszta aut to są auta fikcyjne, natomiast tutaj możemy sobie pośmigać i w tym Porszaku fajne jest to, że jak wolniemy nawet z całej siły w cokolwiek, to on się nie rozpada. Bo to Porsche, chociaż tylko troszeczkę, to maska się uniosła, ale inne samochody o wiele bardziej się wygniatają, jak coś walniemy, więc taka jest przewaga licencjonowanego Porszaka w grze, że no, jak wam zależy na tym, żeby nie jeździć zniszczonym samochodem, jakimś totalnie zdezelowanym, to jest dobra opcja wtedy. W ogóle model jazdy jest świetny, nie jest jakiś fenomenalny, kojarzy mi się trochę z Need for Speedami, takimi bardziej tymi współczesnymi, czyli nie najlepszymi może, ale wiecie o co mi chodzi. Ten Most Wanted na przykład, ten ostatni, taki ten nowszy. Więc naprawdę jest o wiele lepszy model jazdy jak dla mnie niż w GTA czy takich innych open worldach. Tu mamy... No dobra, pomóżmy tej policji raz, niech będzie. Tylko skorzystam z innej broni. Ogólnie postać mam zrobioną pod skradanie, co nie znaczy, że jakby pod koniec gry, no to wiadomo. Już szczególnie wrogów w tych takich miejscach, gdzie... Bo są miejsca w tej grze, gdzie są trochę trudniejsze wrogowie, są miejsca, gdzie są wrogowie łatwiejsi, więc zależy w jakiej dzielnicy jesteśmy i tak dalej. Może zhakujmy kogoś. Ogólnie hakowanko działa też oczywiście w walce, możemy na przykład przegrzać kolesia i zacznie się palić, bo taki jest akurat ten hak, więc tu jest wojna w ogóle dwóch gangów, więc mam fajnie, bo są takie właśnie momenty, że biją się dwie frakcje gdzieś i tak naprawdę, no... Jeszcze żebym miał cela lepszego, to by było świetne. Chyba nic z tego nie będzie. Nope. Ale ogólnie, bardzo ważne jest to, że ten model strzelania jest naprawdę świetny. I każda broń właściwie sprawia satysfakcję w tej grze. Strzelby najbardziej i karabiny snajperskie. W ogóle ta, którą mam teraz, to jest snajperka, którą zdobywamy w jednym wątku pobocznym. I ona ma tłumik zamontowany fabrycznie, że tak powiem. Jest fenomenalna, po prostu używałem jej do końca gry potem. Plus oczywiście zdobywamy masę lutu tutaj, możemy sobie dobierać wedle uznania bronie. Widzę, że to co widzicie teraz w ogóle, czyli ta wisząca broń, to ma zniknąć, warto podkreślić ten akurat element, czyli lut wiszący w powietrzu, ma zniknąć w day one patchu, czyli tym, który pobierzecie jeszcze zanim w ogóle odpalicie, bo to się w ogóle nazywa chyba profesjonalnie według CDP-u day zero patch w ogóle, więc zanim jeszcze pobierzecie grę, to już ten patch zainstalujecie, który wyeliminuje takie bugi właśnie, a tu możemy w sumie im ukraść motocykl przy okazji, bo dzięki temu zobaczycie moją postać. Jazda na motocyklu to jest jedyna tak naprawdę taka... Czasem są jakieś scenki, że widać trochę naszą postać w TPP, ale tak naprawdę jazda na motocyklu to jest jedyny, taki najczęstszy moment, kiedy widzimy naszego bohatera w pełnej okazałości. Wyłączymy tylko radio, żeby nam tutaj nie zablokowało filmiku na YouTubie, bo to też jest ważna kwestia. I jazda motocyklem też jest fajna i w ogóle zauważcie na stopę postaci. Jest zmienianie biegów w ogóle, nawet animacja na motocyklu. Fajna rzecz, strasznie. Jedziemy do celu dalej. Jazda motocyklami też jest spoko zrobiona. Ogólnie, no tak jak już mówię, model jazdy jest niezły. Okay, otrzymujemy często właśnie jakieś wiadomości, najczęściej od fikserów. Fikserowie to są ludzie, którzy zlecają... No właśnie, dzwoni do mnie Regina Jones, to jest fikserka, która się z nami kontaktuje bardzo wcześnie w grze. To nowy
No, i teraz ona nam tłumaczy, bo jechałem do tego znaku zapytania i zazwyczaj jest tak, że jak się zbliżamy już, to nam się ujawnia jakby jaki to jest konkretny kontrakt, jaka to jest konkretnie misja poboczna i widzicie, że mamy odmienne stany świadomości, kontrakcik tutaj, musimy wejść do budynku, tylko typ kontraktu sabotaż, więc możemy sobie przeczytać zawsze w SMS-ie wiadomości przesłanej jakieś szczegóły na temat danego kontraktu. Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty to jest trochę jak zlecenia na potwory w Wiedźminie, czyli takie poboczne bardzo rzeczy, ale zawsze z nimi jest jakaś tam mała historia związana. No i co jest oczywiście najważniejsze w cyberpunku, możemy wykonywać je na przeróżne sposoby, więc tu się przyjrzyjmy może zanim zeszarżujemy. Mamy wroga. To nie jest gangsterzyna, więc uważajmy. I mamy wejść do budynku. Podejrzewam, że jak przejdę koło niego, to mu się nie spodoba za bardzo. Ale zobaczymy. No i też słyszycie, że gram po polsku. W grę grałem po angielsku głównie. Natomiast w sumie to jest dobra okazja, żeby wam pokazać polski dubbing przy okazji w świecie, bo brzmi bardzo naturalnie to wszystko. Oczywiście, no tak jak też pisałem, dziwnie się gra po polsku jakby w taką grę, bo ona jest jednak, to jest takie, wiecie, stuprocentowo amerykańskie wszystko tutaj, więc siłą rzeczy jakby naturalniej się gra po angielsku, tak powiem. A tu dobrze akurat w takim miejscu ta misja się rozgrywa, bo przy okazji no neonki mamy, w ogóle noc jest, więc typowo cyberpunkowo. I świetnie, to się nie nudzi, naprawdę, już 40 godzin w tej grze mam nabite i te widoki się nie nudzą po prostu. I ja w tej alejce jeszcze nie byłem nigdy. Nie kojarzę przynajmniej, bo to jest ogromna zaleta w ogóle tej gry. Nie chcę trybu foto. Tryb fotograficzny oczywiście, no kogo zachwyca w grach, jak jest wszędzie, ale bardzo fajnie, że jest oczywiście. To miasto jest, jakby świat jest mniejszy niż tak w Wiedźminie na przykład trzecim. Jest o wiele mniejszy niż w Valhalla, w Assassinie. Ale dla mnie jest idealny wielkościowo ten świat, bo przede wszystkim jest gęsto tutaj. Jest bardzo wiele aktywności obok siebie. Przeróżnych, jak widzicie zresztą. I tu jest sporo takich misji, przede wszystkim oznaczonych, związanych na przykład z kupowaniem pojazdów. Jest taki jeden wątek z odzyskiwaniem takich zbuntowanych taksówek, że tak powiem. I to też wszystko jest tymi znakami wykrzyknienia oznaczone. Więc to nie każdy wykrzyknik to jest jakaś, wiecie, rozbudowana misja poboczna. To nie tak, że aż tyle ominąłem tego. Natomiast fajne jest to, że po prostu tego jest dużo, jest gęsto, ale że to jest miasto, tak? To jest mapa miejska. Więc to jest wszystko naturalne, że to jest gęste, tak? To w ogóle nie przeszkadza jakby, więc strasznie mi się to podoba właśnie, że wszędzie jest blisko zazwyczaj i zawsze są punkty szybkiej podróży. Autem też się wszędzie szybko dojedzie, więc to jest naprawdę, naprawdę fajne. Spróbujemy inaczej w takim razie. Spróbujemy na początek hakowanko. Zwykłe takie hakowanie daje nam takie ogólne bonusy często, jak nam się uda. Wyłączenie wszystkich kamer na przykład możemy zrobić, czy zmniejszenie odporności wrogów i w ogóle zmniejszenie kosztu haków przyszłych wszystkich, więc to jest pożyteczne. Ja ogólnie mam super hakera, więc tutaj mam mnóstwo czasu na zrobienie tego, już jest bardzo łatwo pod koniec gry, jeżeli chodzi o hakowanie. Nigdy praktycznie nie było momentu, że mi się nie udało coś. I ten moment, ten minigierka hakowania jest całkiem fajna, w sensie ona jest nie taka automatyczna i prosta, tylko faktycznie chodzi o to po prostu, żeby wybierać po kolei te znaki, które mamy tu po prawej stronie, tak? I ten ciąg znaków oznacza to, ten oznacza to i no po prostu musimy wybrać, co chcemy, tylko nie możemy oczywiście wybierać dowolnych tych kodów z matrycy, tylko jak teraz sobie wybiorę powiedzmy 1C, tak? No to teraz mogę wybierać tylko z tego tutaj, z tej kolumny, tylko z tej kolumny, więc wybierzmy sobie 1C. I teraz mogę tylko z tego wiersza wybierać, więc to jest takie fajnie przemyślane, że zawsze mamy tutaj troszkę główkowania i nie robimy tego automatycznie. Więc trochę nam się udało. Dobra, i jeszcze chcę zrobić teraz ujawnienie interfejsów. To mi pokaże wszystkich wrogów na jakiś czas, więc będzie prościej. Okej, i możemy też sobie poznaczać przez ściany. No, a teraz nie możemy. To jest też chyba troszkę zabugowane, że czasem można. O, widzicie, na przykład tego mi się udało oznaczyć przez ściany, ale tego już niekoniecznie. I tej też nie. Dobra, trudno. Chcę jeszcze spróbować zhakować to, żeby odwrócić uwagę wrogów. Okej, udało się.
i on sobie tak jest. Czyli no, czyli w sumie da się wejść tutaj po cichu, tylko trzeba było trochę pomyśleć, bo czasem właśnie tak to też wygląda, że chociaż szczerze mówiąc nie chcę tu was okłamywać, zazwyczaj naprawdę wszędzie są 2-3 wejścia, to ten budyneczek jest jakiś trochę wyjątkowy. Okej, teraz mam wejść do piwnicy, mam nadzieję, że nikt tam zamknę ze sobą drzwi na wszelki wypadek. I żeby nikt mnie tylko tutaj nie zdybał, okej. Tiger Claws, to są, z tymi mam już bardzo na pieniku, z tym gangiem. Okej, zróbmy jeszcze raz ujawnienie interfejsów, mówię, teraz mogę tak spamować hakami. O! Fuck, opony na mnie wszystkie spadły. Dobrze, że nie zwrócili na to uwagi, koledzy. No, dawaj, pokaż się. Nie, podświetla mi skrzynię, a ewidentnie chcę... Dobra, to w taki sposób to zrobimy. Możemy też wywołać przeciążenie niektórych elementów, żeby na przykład coś wybuchło. Jest sporo opcji hakowania. Jak przeczytałem w jakiejś recenzji, że Watch Dogs 2 ma więcej, czy tam Legion ma więcej ciekawszych opcji hakowania, to nie do końca prawda. W sensie, mogło być tych haków więcej, przyznaję. Natomiast są na każdą okazję tak naprawdę do wykorzystania, więc to nie jest taki... Ups. To nie jest jakiś duży problem. Ogólnie ja w tego cyberpunka gram jak w Deus Exa, czy jak w Dishonored, tak? Czyli skradanko. Spokojnie. Fajne są wiadomości, czasem bardzo dużo się możemy dowiedzieć o uniwersum. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jakby w uniwersum cyberpunka jest Polska oczywiście, czemu nie? I w ogóle Polska jest jakimś tam ultrakatolickim mocarstwem w Europie. Ale niestety na temat Polski nic jeszcze nie słyszałem w jakichś newsach, czy coś takiego. Okej, okay. O, tak. Dobra, mam problem z tą, więc zrobimy jej kuku restart optyki. I ona teraz straci wzrok za moment na kilkanaście sekund. Cyk. Ja w tym czasie mogę sobie tu spokojnie wejść. No. I spoko. Jak widzieliście, potrzebowałem 9 punktów zdolności technicznych, żeby wejść tędy do tego pomieszczenia. Bo pewnie inna trasa jest tamtędy. No, ale ja mówię, zresztą pokażę wam przy okazji, w sumie czemu nie. To jest taki materiał dosyć długi i luźny, chcę wam pokazać wszystkie rzeczy, bo nawet napisałem długą recenzję, ale o tylu rzeczach można tutaj zapomnieć w cyberpunku. Na przykład jest dziennik i w tym dzienniku mamy wiadomości, to są takie SMS-y właśnie, powiedzmy. I tu często możemy odpowiadać na jakieś wiadomości. Akurat teraz, zresztą nie chcę wam za bardzo spoilować, ale musimy klikać na konkretne propozycje SMS-ów do wysłania jakby z powrotem. To jest całkiem ciekawe. W ekwipunku to też jest dobre, bo też mamy okazję, żeby teraz opowiedzieć o tym. To jest kurtka, którą zdobyłem w jakiejś chyba piątej godzinie gry, czy w czwartej. I zauważcie, że ona ma bardzo dobrą modyfikację. To jest zwiększa obrażenia krytyczne o 30%. Ja jestem skradającym się typkiem, który wali headshoty często ze snajperki i tak dalej, więc dla mnie to jest kolosalne ma znaczenie obrażenia krytyczne. Więc miałem wiele okazji, żeby potem wymienić to ubranko na lepsze, z większym pancerzem, prawda? Bo mam tu pancerz 100, pancerz 80, jakieś w ogóle dodatkowe też fioletowa jakość i super rzeczy. 96, proszę bardzo, kurteczka, replika samurajki Johnny'ego Silverhanda, ale żadna nie ma tego moda, którego ja chcę. I niestety nie ma w ogóle opcji usuwania modów z ubrań. To jest duży problem dla mnie, no bo... Albo inaczej, żeby tu chociaż był transmog, tak? Czyli żebym mógł nosić to ubranko, ale zastosować sobie wygląd inny, bo wyglądy tych ciuchów są naprawdę bardzo fajnie zrobione. I są one różnorodne, tu mamy tą taką marketingową, że tak powiem, kurteczkę Silverhanda. Mamy też, zobaczcie oczywiście, przecież jest też oczywiście wiedźmiński ślad w ubrankach. To był dodatek do preorderów, tak mi się wydaje, więc... No, ale całą grę praktycznie 40 godzin w tym ubranku chodzę. Tak samo hełm też ma podobną kwestię, bo chociaż nie, mogę akurat, proszę bardzo, mogę sobie zmienić na taki. Jest lepszy, a jest brzydszy, ale cóż, i tak jest widok FPP, więc to jest zaleta widoku FPP. Tutaj, druga sprawa, w ogóle jestem mistrzem krytyków, bo mam też maskę z filtrem. Czyli to, co na twarz zakładamy, jakby albo okulary, albo coś, i to też ma 30% plus, więc w sumie plus 60% krytyków. To jest masakra po prostu, jeżeli chodzi o... Niby mógłbym to wyposażyć, ale z drugiej strony nie zależy mi tak bardzo na pancerzu, no bo ja za bardzo nie walczę otwarcie, więc pomyślałem, że hej, po co mi to tak naprawdę, po co mi ten pancerz? I spokojnie można przejść grę w taki sposób. Jeżeli chodzi o pistolety, może sobie wymienimy, co nie?
Albo tak, bo zauważcie, że tutaj obrażenia na sekundę są zdradliwe, tak? Bo mi na przykład zależy na obrażeniach pojedynczych, tak? Od jednego strzału i na przykład ten rewolwer jest lepszy. I tutaj będę mógł zamontować tłumik. O właśnie, o to mi chodziło. I bardzo dobrze, bo jednak tłumik jest bardzo ważny dla mnie w skradaniu się, w rewolwerach także. No i mamy strzelby, wiadomo, karabiny. Jak nam się coś nie podoba, jak nam po prostu mamy, też może mieć przeciążenie, ale to nie jest w ogóle problem, bo zdobywamy tyle lutu, że potem wystarczy po prostu porozkładać wszystko na czynniki pierwsze. I mamy wytwarzanie oczywiście. I z tego w sumie korzystałem rzadko, bo nie czułem potrzeby, żeby korzystać częściej, chociaż może zdobyłbym lepszy, prawda? Tu proszę bardzo, jakiś mam. Brakuje mi tylko trzech jeszcze tych komponentów, żeby sobie stworzyć jakiś super legendarny i widzę, że obrażeniami naprawdę świetny rewolwer. Więc przyjrzę się temu na pewno. Zresztą mam jeszcze, tak jak mówiłem, takie trzy większe wątki poboczne do skończenia. Czy dwa? Dwa takie wątki. Co już wiem, jak się skończą, bo jakby już jestem pod koniec, ale ale katanę mam do stworzenia. No widzicie, więc ten crafting jest naprawdę fajny. Jak zainwestujemy, też możemy tworzyć haki. Haki, które są szok dźwiękowy, ogłusza cel na przykład. Możemy jakby wyłączać broń przeciwnikom i te haki sobie wyposażamy zawsze. Też mamy ekwipunek i w cyberdeku. I jakby cyberdek to jest to takie urządzonko, które sobie wszczepiamy i ten ma cztery miejsca, tak? Cztery miejsca na haki, ale są, na przykład na początku mamy tylko dwa miejsca na haki, więc musimy sobie dobierać odpowiednio tutaj. Możemy sobie podmienić. Dłuższy czas trwania, więc to na pewno warto będzie zrobić. Okej, okay, czego, co? A nie, dobrze, już się bałem, że mnie usunęło zupełnie. Mamy też wyzwanie wsparcia. W sumie, wiecie co? W sumie tego nie używałem, wyzwania wsparcia, więc może to było ciekawe teraz sprawdzić, jak to będzie działać. Restart optyki się... Ale zróbmy tak, że teraz po prostu trochę zaczniemy testować eksperymentalnie. Wypalenie synaps jeszcze jest fajne. To też będzie dobre do pokazania, więc dajmy jeszcze to. I zróbmy to wyzwanie wsparcia. I wróćmy do zadania. Mamy znaleźć laboratorium. To skorzystajmy jeszcze. Mam teraz pistolet z tłumikiem ten, więc możemy tutaj bardziej szaleć, bo ten rewolwer, który miałem przed chwilą, to był rewolwer Johnny'ego. Raz. Dwa. Shit. Dobra, zostali zaalarmowani, ale mogłem wyłączyć tą kamerę też hackingiem, ale po co? Zróbmy kolesiowi wypalenie synaps. Aż 8, o, spory koszt, ale zobaczcie, ja mam 17 aż tych slotów pamięci. No mówię, warto było inwestować w inteligencję. Zobaczymy, co mu się stanie. Auć. No, prawie całe życie mu zabrało, więc wykończmy go tylko. Wrogowie jakby zauważyli chyba ciało, dlatego jest alarm. Wrogowie nie są jakieś super inteligentni, tak? To warto podkreślić. Tacy jak we wszystkich grach tego typu, że się tam skradamy i tak dalej, że można ich dosyć łatwo tutaj oszukać. Więc, oho, mamy jakiś dobry loot. I tak, mamy zniszczyć sprzęt wykorzystywany do produkcji narkotyków, więc ktoś mi pokaże, który to sprzęt, czy tak po prostu mamy nawalać rzeczy. Okej. Okay. Aha, to, no dobra. Może eksplodować. To jest raczej jasny hint, o co chodzi. I po sprawie. I po sprawie, więc teraz możemy sobie wyjść tędy. Wyposażymy wierną katankę. Hej. I no mówię, mam wysoki poziom, więc one shot kille to są teraz. Wezwijmy sobie tego. Wsparcie może spróbujmy. Czy to w ogóle... No, come on. A nie, brakuje mi tych, kurczę. No nic, trudno. Walka wręcz jest całkiem spoko, w sensie... Wiadomo, że to nie jest... Mordał, czy inna gra, która się specjalizuje w
w walce wręcz, ale i tak jest nieźle. Nie ma jakichś różnych ciosów, mamy tylko, wiecie, możemy szybko albo wolno atakować, w sensie ataki lekkie i ciężkie, ale i tak to jest przyjemne. Szczególnie, że jakby feeling uderzeń jest fajny. Jest jedna egzekucja, też trochę mogło być więcej, ale to jest zupełny szczegół. No nie musimy nawet wszystkich wykańczać, po prostu możemy sobie wyjść i tyle. Nie, trafiłem do pomieszczenia z serwerem, to nie tutaj. Tu jest wyjście. No już wychodzę. Siema. Jakie przykro... O, Jezu, zaraz umrę. 7 punktów mi zostało życia. Tam poczęstujemy granatami ludzi, troszkę. A granaty EMP są oczywiście skuteczne, jak są wrogowie, wiecie. A tu jeszcze mam w ogóle nanostrunę, ale ona nie jest zbyt dobra teraz na moim poziomie. A to jest wszczep w ogóle. Nanostruna to jest wszczep, implant, który możemy sobie... Bo w ogóle implanty jeszcze są, tak? Poza wszczepami, to jest inna rzecz. Nie no, dobrze mówię. Wszczepy, implanty. Chodzi mi o to, że takie faktyczne implanty, że mamy nowe rzeczy w ciele do wykorzystania w rozgrywce, a nie tylko jakieś bonusiki czy coś takiego. I teraz wystarczy, że opuszczę teren, ukradnijmy sobie autko. Nawet bez... To nie była kradzież, bo nie było zamknięte, okej. Okay. Spoko. Wow. Niektóre auto się zdecydowanie za bardzo ślizgają. To jest jedyny minus. I jeszcze... Jeszcze jeden minus. To jest minimapa. Spójrzcie na... Jakby na zoom, jaki jest na minimapie. Czasem jest tak, że zanim w ogóle zauważymy, że pojawia się nam zakręt, tak, na minimapie, to nie zdążymy wykręcić, bo jest taki jakby duży zoom, duże jest przybliżenie na tej minimapce wrogu, więc trochę nie rozumiem czemu, czy to bardziej by spowalniało grę, gdyby było tam więcej pokazane faktycznie miasta. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale hej. Ups. Wygląda jak Lamborghini jakieś w ogóle. Ogólnie jeszcze sobie przejdziemy się jakby ulicami tego pięknego jakże miasta. No bo naprawdę to się w ogóle nie nudzi jakby patrzenie na to. Wygląda świetnie. Pod każdym względem. Nie chcę wykonywać tu jakichś misji pobocznych, broń Boże, głównych też. To są wszystko rzeczy, które warto samemu odkrywać. I tak jak pisałem też w recenzji, mimo że tutaj nie ma wyborów za dużo takich znaczących często w questach, że w dialogu coś wybieramy i to zupełnie zmienia na przykład przebieg zadania, to jednak jest tu o wiele więcej wyborów gameplayowych, tak? No bo siłą rzeczy, no w Wiedźminie byliśmy zawsze Wiedźminem z mieczem i tam wyborów gameplayowych nie było w ogóle praktycznie. Więc pod tym względem Cyberpunk mi się o wiele bardziej podoba, ale tak jak mówiłem też wcześniej, coś za coś, nie ma za to wyborów właśnie takich za bardzo znaczących dialogowo-fabularnych, aczkolwiek są czasem, tak? Nie ma, są często w wątkach pobocznych na końcu, albo na przykład są takie drobne też konsekwencje. Zabiłem powiedzmy w jednym kontrakcie pewnego gangstera i potem mogłem to wykorzystać w dialogu, ten fakt, kiedy kogoś zastraszałem w misji głównej, fabularnej, więc... No, jest tu sporo takich też smaczków. Te takie wybory są głównie takimi smaczkami, wow, ale widoki. Fajnie, że noc się trafiła akurat na ten gameplay. Nie zaplanowałem tego, ale pięknie. I to jest w ogóle, tu nie jest włączony RTX. To są ustawienia, domyślne ustawienia wysokie, takie jakie wykryła mi gra, bo tak też twórcy polecali grać przed optymalizacją finalną. I oczywiście widać ładujące się otoczenie czasem. Akurat w tym materiale już nie jest źle, jeżeli chodzi o bugi takie, bo to też jest po patchu takim... recenzenckim, ale w niektórych misjach no, były bugi z ładowaniem się tekstur bardzo, bardzo wolnym i ogólnie, tak jak pisałem też w recenzji, zbugowana walka z chociażby z finalnym bossem mocno zepsuła wrażenia i no, czasem też w cutscenkach, których też wam tu nie pokazuję w tym materiale, tak jak mówię, są postacie zupełnie zabugowane i to bardzo potrafi psuć jakby wrażenia z tych scenek, bo to wiesz, jakaś poważna scenka jest, ktoś z nami rozmawia o poważnej, smutnej sprawie, a zachowuje się jak manekin lewitujący w powietrzu powoli. Audio czasem się zacina też w misjach. Ogólnie najwięcej bugów jest właśnie w misjach, a nie w takiej eksploracji. Chociaż też oczywiście się znajdą. Wydaje mi się, że gdyby ta gra była gorszą grą, to krytykowałbym te błędy bardziej. Ale jakby no, na tyle sprawia frajdę ta rozgrywka.
cyberpunku, że można tej grze wybaczyć po prostu więcej. Tak mi się, tym bardziej, że to zostanie wszystko naprawione, ja w to wierzę, tak, tak samo jak w Wiedźminie. No, w końcu się uporali ze wszystkim, więc... A będę już kończył, no dajcie znać, nie chcę przedłużać, tak? Pokazałem wam tylko część tego miasteczka, chcę, żebyście sami sobie odkrywali całe Night City. Dajcie znać, jak wam się podoba. A ja swoją piękną furą Tiger Klossów pojeżdżę jeszcze po tym mieście i ponapawam się widokami. Komentujcie śmiało, dajcie znać na przykład, hej, może już gracie na zwykłym PS4 w Cyberpunka. I ciekaw jestem bardzo, jak to będzie działać na tych konsolach, tak jak już pewnie wiecie. Wszelkie redakcje zostawały tylko kody na PC, więc to będzie interesująco też przyjrzeć się tej wersji na konsole, te stare, już 7-letnie. Zobaczymy, jak to będzie. Na pewno, podsumowując jeszcze ostatecznie, pomijając błędy techniczne, gra jest fenomenalna i warto było czekać, chociaż mogła się ukazać pół roku później, ale jest świetna. I to mnie jeszcze denerwuje. Tak powiem na sam koniec, jak ktoś do nas dzwoni, nie ma opcji, jest niby opcja, ej, odbierz telefon, ale tak naprawdę i tak się odbiera, no paru sekundach sam i nie możemy jakby odrzucić połączenia. To mnie denerwuje czasem, bo czasem chcemy sobie pojeździć, pokomentować, prawda, do materiału, do gameplayu, do let's playa, a tu ktoś nam gada i musimy słuchać jakiejś sztucznej inteligencji, że samochód jej zginął. No dobra, ale to już naprawdę by było na tyle. Zanim pokażę za dużo tego pięknego miasta, czyli jednej z głównego bohatera tak naprawdę Cyberpunka, Night City. To jest główny protagonista, można powiedzieć. I to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.